Najsłynniejszy serialowy świadek korony powraca. Jan Blacha Blachowski znowu jest w grze, jednak będzie musiał zmierzyć się z demonami przeszłości, co oznacza, że kilka trupów pojawi się na mieście i Warszawa spłynie krwią. W dzisiejszym odcinku popkulturowego oceniamy dwa pierwsze epizody serialu Odwróceni, Ojcowie i Córki. Zadam sobie fundamentalne pytanie, czy jesz tywniutko? Nie będę oryginalny, ale chyba nie tylko ja uważam, że Odwróceni z 2007 roku to jeden z najlepszych, jeżeli w ogóle nie najlepszy, serial, jaki do tej pory wypuściła telewizja TVN. No, później im się taka produkcja już zupełnie nie zdarzyła, natomiast w Odwróconych, tak na dobrą sprawę, wszystko się zgadzało. Był to serial pełen akcji, z doskonale napisanymi, zagranymi oraz wykreowanymi bohaterami, a do tego też obsadzonymi, bo przecież jaką tam mieliśmy obsadę. Tutaj Robert Więckiewicz, tutaj Artur Żmijewski, Andrzej Grabowski, Janusz Habior, no to naprawdę wszystko składało się na taką jedną pełną, najeżoną emocjami całość. Ponadto, jak ten serial był napisany, z niego przede wszystkim tryskała taka prawda. Czuć było, że jest to serial nasączony klimatem lat 90., gdy po ulicach Warszawy, a właściwie po ulicach całej Polski ganiali się chłopaki z Wołomina i z Pruszkowa i strzelali się razem. Gdyby potwierdziło się to, że Blacha zabił, straciłby status świadka koronnego i poszedłby do więzienia. Kopela zmieniła, nie? Potrzebuje pomocy. Proponuję ci interes. Jestem niewinny, zmieniłem swoje życie. Widzowie pokochali Odwróconych, ja się wcale temu nie dziwię, bo ten serial naprawdę doskonale się oglądało. Telewizja TVN nigdy wcześniej, oczywiście nigdy później już nie zrealizowała produkcji na takim poziomie, produkcji, która byłaby niegrzeczna, która by się nie bała poruszać tematów tabu i która byłaby też tak bardzo blisko rzeczywistości, bo jednak te seriale TVN-u to one często bywają odrealnione, pokazują tylko świat jakiejś tam wybranej grupy osób, a tutaj rzeczywiście wchodziliśmy w ten mafijny półświatek lat 90., Polski lat 90., chociaż akcja Odwróconych działa się w 2004 roku. Widzowie domagali się kontynuacji, jednak TVN był kompletnie głuchy na ich apele. Historia Blachy i Sikory wydawała się być zamknięta, no ale aż do teraz. 12 lat minęło jak jeden dzień, a my otrzymujemy kontynuację. Czy w historii Blachy i Sikory coś się jeszcze da dopowiedzieć? Były policjant i świadek koronny celebryta. Cześć, tato. Przeszłość dopadnie ich córki. Trunia obroni tatusia. To się po prostu musiało wydarzyć. W czasach, gdy Jarosław Masa Sokołowski stał się gangsterskim celebrytą, a jego kryminalne książki, w których opowiada o swojej bandyckiej przeszłości, są bestsellerami, to po prostu Odwróceni aż prosili się o kontynuację. Dlatego Odwróceni Ojcowie i Córki zaczynają się w momencie, gdy Jan Blacha Blachowski też jest takim kryminalnym celebrytą. Tutaj pisze książki, tutaj pojawia się na zeznaniach w sądzie, gdzie wsypuje kolejnych gangusów, a tutaj też jest legalnym przedsiębiorcą, przynajmniej teoretycznie legalnym. Robi naprawdę dobry biznes i dobry hajs. Za to już tak dobrze nie powodzi się Sikorze, który odszedł z policji, jest na emeryturze, mieszka dalej w jakimś tam małym mieszkanku na warszawskim osiedlu i jedyne czym się zajmuje to tak naprawdę tylko opiekowanie się swoją wnuczką, ponieważ jego córka została tak jak on. Policjantką. Jeżeli twój ojciec utonie, to mój będzie miał kłopot. Czemu miałbym ci zaufać? Córki płacą za winę ojców. Właśnie, bo w tej części, jak już sam podtytuł wskazuje, skupiamy się na kobietach, skupiamy się na córkach. Z jednej strony córka Sikory, policjantka. Policjantka, która nie ma łatwego życia, bo podobnie jak kiedyś ojciec, ma naprawdę ogromne problemy, żeby połączyć życie prywatne z życiem rodzinnym. To jest wręcz niemożliwe. Natomiast druga z córek, czyli córka Blachy, to prawniczka. Właśnie skończyła studia prawnicze, uzyskała tytuł magistra i dopiero wchodzi w ten prawniczy świat, zaczyna swoją działalność. Chociaż nie ma doświadczenia, to na pewno gdzieś się zahaczy w jakiejś firmie, już kontakty ojca o to zadbają. Tak na dobrą sprawę wydaje mi się, że postać córki Blachy, którą kreuje Eliza Rycembel, jest dużo ciekawsza, przynajmniej w początkowych odcinkach, od córki Sikory, w którą wciela się Joanna Balasz. Przede wszystkim postać kreowana przez Rycembel to bohaterka nasączona emocjami. Z jednej strony ma problemy z dawnymi nałogami, a z drugiej to wszystko jest taki sposób odreagowania dotychczasowego życia, tego, że nie mogła pogodzić się z tym, że cały czas musi się przenosić, że nie ma takiego jednostajnego życia, że cały czas żyje na walizkach, przenosi się z miejsca na miejsce, że wszystko, całe jej istnienie jest na dobrą sprawę sterowane przez program dla świadków koronnych. Tak naprawdę to właśnie ona, niewinna córka, musi zapłacić za grzechy ojca.
To przez ciebie! Co my robimy, Janek? Jesteśmy rodziną. Ale rodziną. Nie chcę wam za bardzo zdradzać, wokół czego będzie skupiać się fabuła odwróconych ojcowie i córki, bo nie, żeby przede wszystkim nie psuć wam przyjemności z seansu, ale pierwszy odcinek możecie potraktować tak troszeczkę lajtowo, bo to jest przede wszystkim wprowadzenie do tej opowieści. Widać, że twórcy starają się zainteresować odwróconymi widzów, którzy nie oglądali oryginału, nie oglądali pierwszej części, dlatego tak troszeczkę na nowo przedstawiają nam tych bohaterów, nakreślają sytuację, w której wszyscy się znaleźli. Natomiast w drugim odcinku jest już troszeczkę dynamiczniej. Szczególnie koniec drugiego odcinka mocno zaskakuje i mam nadzieję, że w kolejnych epizodach ta dynamika, ta akcja zostanie utrzymana, bo naprawdę jest w tej opowieści potencjał. Ty się stałeś, blacha. Weź mi teraz kazania prawie. Jesteś psem czy księdzem? Powracają w odwróceniu ojcowie i córki. Widać, że za kontynuacją odwróconych stoi w większości ekipa, która pracowała także nad pierwszą częścią. Oczywiście nie wszystko jest idealne, bo pamiętacie pierwszych odwróconych. Był 2007 rok i ten obraz był taki surowy, był pełen brudu. Natomiast tutaj w ojcach i córkach otrzymujemy troszeczkę taki twołenowski glamour. Podejrzewam, że tego już nie dało się uniknąć, no ale trudno, co robić. Albo też zwróćcie uwagę na sceny seksu, bo ich jest dość sporo, jeżeli chodzi o dwa pierwsze odcinki. Natomiast one są takie bardzo grzeczne, ugrzecznione. Tutaj kamera wręcz boi się pokazać fragment piersi, boi się pokazać fragment ciała, tak jakby starała się od tego uniknąć, żeby to wszystko było takie grzeczniutkie dla widza plus 13. Ale z drugiej strony przeciwwagą są dialogi i one są naprawdę bardzo dobrze napisane. Są mocne, są pełne żartów, ironii, to wszystko trzyma się kupy. Szczególnie dobrze się słucha wymian zdań pomiędzy blachą a sikorą. To są naprawdę takie małe majstersztyki, które pokazują, że ten klimat odwróconych cały czas jest w tych aktorach. Chociaż Żmijewski, no nie ukrywajmy, jest przynajmniej początkowo taki troszeczkę przygaszony. Podejrzewam, że właśnie tak została napisana jego postać, ale natomiast królem ekranu w drugim sezonie odwróconych jest Robert Więckiewicz. Ten blacha tak naprawdę chyba nigdy z niego nie wyszedł. To jest aktor, który jest wręcz urodzony do tej postaci. On się bawi swoim bohaterem. Sprawia, że to wszystko, że jest królem ekranu, że tak naprawdę zakasowuje każdą postać, która się pojawia obok niego. I chociaż Więckiewicza tak naprawdę w ostatnim czasie oglądaliśmy niemal wszędzie, to jednak tutaj cały czas jest świeży. Cały czas dobrze się na niego patrzy. Wow! Chcesz się w końcu Kto? Ale oczywiście nie wszystko jest idealne. Przede wszystkim scenariusz. Mam wrażenie, że troszeczkę brakuje Piotra Pytlakowskiego, że miejscami są takie scenariuszowe głupotki, pewne niedociągnięcia oraz uproszczenia. Jestem ciekawy, jak to będzie wyglądało w kolejnych odcinkach. Oczywiście na razie nie jest źle, naprawdę nie ma tragedii, ale chyba pierwszy sezon był pod tym względem bardziej dopracowany. Inna rzecz, która mnie martwi, albo nawet nie tyle martwi, co po prostu mnie zasmuciła, to przede wszystkim brak oryginalnej muzyki z pierwszej części. No, brakuje tego motywu muzycznego, który otwiera odwróconych, brakuje tego charakterystycznego intro, a także brakuje lektora, który streszczałby to, co wydarzyło się w poprzednich odcinkach. Niby taki prosty zabieg, taki wręcz banalny zabieg, ale on wprowadzał do odwróconych taką aurę, że oglądamy nie tyle serial fabularny, co serial dokumentalny, nadawał temu wszystkiemu jeszcze większej autentyczności. No szkoda, że tego zabrakło w odwróconych ojcowie i córki. Musisz być ostrożny. Niech pani pozdrowi swojego ojca. On przynajmniej rozumiał zasady. Odwróceni ojcowie i córki, przynajmniej po pierwszych dwóch odcinkach, prezentują się bardzo solidnie i jest to produkcja z potencjałem. Mocno trzymam kciuki za ten serial, bo fajnie byłoby jednak nie zepsuć legendy serialu, który już dla niektórych jest kultowy, bo wówczas w 2007 roku TVN naprawdę wspiął się na szczyty swoich możliwości i zrobił serial kryminalny na poziomie Pitbulla oraz Gliny. To jest naprawdę osiągnięcie, bo tamte seriale są moim zdaniem arcydziełami, jeżeli chodzi o polskie seriale, i odwróceni starali im się dorównać i moim zdaniem bardzo dobrze do tego poziomu doskoczyli. Czy tak będzie z drugim sezonem? Miejmy nadzieję. Oczywiście jestem cały czas pełen obaw, pełen niepokoju, bo z jednej strony mamy tutaj Roberta Więckiewicza, który jest genialny jako blacha, ale w pierwszych dwóch odcinkach jeszcze nie do końca miała okazję zaprezentować się gangsterska młodzież. Jaka będzie? Czy świat tak mocno się zmienił, że jednak starzy gangusi będą musieli powrócić do gry? No, zobaczymy, co będzie z tymi odwróconymi. W każdym razie oglądajcie i oceniajcie. To by było na tyle w dzisiejszym odcinku popkulturowego.
chwilę sobie pogadaliśmy o serialu Odwróceni Ojcowie i Córki. Jestem szalenie ciekawy waszej opinii o tym serialu, bo na pewno go oglądaliście. No, tego serialu po prostu nie da się nie oglądać, bo wszyscy oglądaliśmy Odwróconych z 2007 roku, więc wszyscy jesteśmy ciekawi kontynuacji. Teraz panuje jakaś moda na kontynuację. No, Kogel Mogel okazał się wielkim szajsem, za przeproszeniem, natomiast Odwróceni dają nadzieję, że może być dobrze. Dajcie znać w komentarzach, co myślicie o serialu Odwróceni Ojcowie i Córki oraz widzimy się w kolejnym odcinku Popkulturowego. Cześć!